Cześć, jest godzina 6 rano. Puerto Princesa na Palawanie. Czekamy na busa, którym pojedziemy do El Nido, na północ wyspy. Muszę przyznać, że choć jest to bardzo męcząca droga, cały czas zakręty lewo, prawo, facet zrzuca, facet jedzie, nie wiem, łamie przepisy 30 razy więcej niż powinien jechać, ale jest to jedna chyba z najpiękniejszych dróg, jaką kiedykolwiek jechałem. Po prostu po lewej, po prawej stronie jakieś dżungla, pola ryżowe, no pięknie, po prostu jest tak pięknie, że nie do wiary. Dobra, teraz trochę o cenach w restauracjach. Co my tu mamy? Jeżeli chodzi o sałatki, to tak no 20, pod 20 zł. Pizza 24 około. Steak z tuńczyka 25 prawie. Dodatkowo trzeba sobie zamawiać jakiś ryż, nie ryż. Makaron 24 zł. Picie typu piwo 5-6 widzę. Soki 10 zł. To jest w tej restauracji, gdzie my jesteśmy. Kawa od 8 w górę. Należą się w ogóle dwa słowa na temat samej wyspy Palawan. Wyspa Palawan leży pomiędzy głównym archipelagiem Filipin a Borneo, tak po środku. Jest w kształcie takiej podłużnej parówy. No i my jesteśmy na jej północnym końcu. Jest długa na około 300-350 km, a szerokość około 20-25. Same miasto El Nido, jak na tą chwilę udało nam się sprawdzić, nie ma nic do zaoferowania szczególnego. Plaża w centrum miasta, tutaj gdzie siedzimy, ma około 2 metrów szerokości. Jutro zobaczymy dwie inne plaże, więc powiemy, jak one wyglądają. Jak już mówiłem wczoraj, Filipiny to państwo chrześcijańskie. W 85% ludzie to są wyznawcy wiary chrześcijańskiej. I przejeżdżając przez dżunglę, przez środek dżungli, przez każdą wioskę, w każdej wiosce jest kościół. Chociażby najmniejsza wioska, 2-3 domy, w każdej znajduje się kościół. I w każdym kościele dzisiaj, ponieważ jest niedziela, było pełno ludzi. Calamari. Tu są shrimpy, a tutaj kraby, które się jeszcze ruszają. Wow. Mamy właśnie umówione spotkanie z lokalnym przewodnikiem, który tutaj mieszka i umawia nas na wycieczki. Zobaczymy, co nam poleci. Kończymy dzisiejszy dzień. Umówiliśmy się na wycieczkę na jutro i pojutrze. Musimy się w końcu wyspać, bo 2 dni jesteśmy mega niewyspani i mega zmęczeni.